Cześć, cześć, siemano widzowie, witajcie w nowym filmie. Jesteśmy po krótkiej przerwie spowodowanej długim weekendem i też no ja byłem na wyjeździe w górach, także tam cienko było z zasięgiem, nie było czasu na nagrywanie, trzeba było chodzić po górach. I właśnie a propos gór, to serdecznie polecam wam Beskid Żywiecki, nie no, fenomenalne miejsce, pochodziliśmy sobie tam Rysianka, Hala Boracza, Lipowska, no coś pięknego. Radniemy choinki z lasu. Także mega fajny wyjazd, polecam. No ale już wracamy, nie? Wracamy do szarej rzeczywistości, znaczy szarej, no powiedzmy kolorowej rzeczywistości we Wrocławiu. Zresztą czajcie. Dzisiaj we Wrocku jest... No, może pogoda nas nie rozpieszcza, ale i tak nie ma tragedii. Ja sobie tylko zrobię kawusie i lecimy do nowego odcinka. Ja już wiecie, zrobiłem to sobie taki pirazy drzwi przegląd hodowli po przyjeździe, no bo jednak jak się wyjeżdża, to nawet jak to są 3 dni, no bo 3 dni to jest żaden wyjazd tak naprawdę, jak się wyjeżdża, no to trzeba tę hodowlę jako tako zabezpieczyć. Czyli tam roślinki, żeby nie padły, bo mi jedna padła, i pająkom dać jeść, pić i tak dalej, i tak dalej. Także mi się wydaje, że wszystko tutaj żyje, z tych pajączków, które mamy tu i tu i wszędzie. A co w dzisiejszym odcinku? Otóż, jako że jakiś czas temu nabyłem u kolega, który ma na imię Przemek, takie 2 teraria, widzicie? To są teraria 10 na 10 i 20 cm wysokości, z tym, że tutaj są różne rzeczy napisane. Jest napisane premium i standard, więc dzisiaj zrobimy sobie recenzję tych terariów i w ogóle, no, tak postaram się w 5 słowach opowiedzieć, o co chodzi z tym premium i standard i dlaczego to jest wprowadzone. No i skoro mamy teraria, 2 puste teraria, to wypadałoby tam jakiegoś zwierzaka dać, nie? Z tym, że mi nie za bardzo widzi się dawać coś z tej półeczki, bo tu jest dużo zwierzaków, które no rosną, ale jeszcze nie są na tyle duże, dlatego fajnie by było, gdybyśmy umiejscowili tam to, co jest w tym terarium, w tym małym. Może pamiętacie, może nie, ale to małe terarium to jest przegenialnie wykonane szkiełko, w którym to osadziliśmy skakuna, dorosłego samca Philippus regius. No i o właśnie, widzicie, to terarium jest już zapaćkane pajęczyną i jest trochę na niego za małe, tutaj jest ten skakun. No a jako, że mam do dyspozycji taki fajny obiektyw makro, którym się już chwaliłem nie raz, nie dwa, nie trzy, dzisiaj też się pochwalę, bo jest to dla mnie po prostu przekozak sprzęt, no to myślę, że takie terarium ten skakun opuści i przeniesiemy go do któregoś z tych szkiełek. Drugie szkiełko będzie dla modliszki, która niedługo być może do mnie przyjdzie, nowa modlicha, no i będzie spoko, nie? Także zasiadamy, no i zaczynamy opowiastkę. O Jezus, ale mam zakwasy w nogach, mówię wam, dramat. No i teraz tak, o co w ogóle chodzi z tym standaryzowaniem terariów? No bo wiadomo, że skoro jest standard, skoro premium, to musi być jakaś różnica w nich. No i przede wszystkim, no jak się możecie domyślić, różnica jest w cenie, tu cenę macie widoczną, za to standardowe 3 dychy, teraz chyba jest promka na sklepie, a propos jeszcze sklepu, no to link do sklepu tam Przemka macie w opisie, tak, do Arachno Hobby. No i premium kosztuje 45 zł. I z czego wynika ta cena? Z tego co zauważyłem, to Przemek to prowadził niedawno, tą standaryzację terariów, i ta cena wynika z kilku rzeczy. Przede wszystkim jest to po pierwsze dokładność wykonania terariów i tutaj mam na myśli dokładne cięcie szkła, bo te teraria standard są, z tego co widzę, no to są normalnie docięte szyby, ale tak, no tak dość klasycznie, a tutaj są ładnie obrobione te szyby i totalnie inna jest widoczność boku szyby, o w ten sposób może to powiem. Dodatkowo z tego co widzę, teraria premium, tak to jest premium, teraria premium mają dwie wentylacje, czyli tak jakbyś powinno, tak, czyli z tyłu na górze i z przodu na dole. I skoro ma to już być taka moja obiektywna opinia, to jedno co bym zmienił tutaj, to dał te wentylacje trochę wyżej, nie? Te z przodu. Bo jak tutaj będziemy chcieli dać jakiegoś pająka, który będzie potrzebował troszkę więcej podłoża, tak powiedzmy dotąd, no to się może robić problem, że to podłoże będzie nam zatykać wentylację. Taki problem jest rozwiązany w innych szkiełkach, które mam, za pomocą tego, że wentylacja ta nie jest taka pionowa, tylko jest pozioma, nie? No ale dobra, to już abstrahując od tego, muszę to sobie w ogóle odpakować. No bo to są tak, 2 gilotynki, w tym standardowym, z tego co widzę, jest 1 wentylacja, tak jak tutaj są 2 i też jest inne położenie tych wentylacji, tak? Czyli u standardowych terariów są na środku, tu są z tyłu. No i jest jeszcze właśnie ta dokładność wykonania, tak? Czyli różnica w wyglądzie szkła. No spoko, tam wiecie, jakieś tam niuanse w stylu silikon brudny gdzieś, coś tam niedokładność, te wszędzie się zdarzają. No dobra, nie wszędzie, może poza tym szkiełkiem, ale to jest totalnie jakby inna klasa szkiełek, inny wymiar roboty. Także tak wygląda standaryzacja szkiełek. No spoko, nie? W sensie
To ja też nie chciałbym, żeby to było tak odbierane, że jak coś jest standard, coś jest premium, to standard jest dla biedaków, premium jest dla bogaczy. Nie, to nie, totalnie nie o to chodzi. Jak ktoś chce mieć ładną półeczkę na terariach, no to i tych terariów nie będzie miał nie wiadomo jaką ilość, no to nie wiem, może sobie zainwestować w teraria premium, nie? Wtedy będzie miał naprawdę to elegancko oszlifowane, bardzo ładnie to będzie wyglądać. No a jak ktoś ma dużą ilość terariów potrzebną, no to albo zamawia hurtownika, a jak jest nie aż taka duża ilość terariów potrzebnych, no to zamawia sobie z teraria standard, no i też jest zadowolony, tak? I tyle. Ale to dobra, pitu, teraria, a was pewnie interesuje skakun. To myślę, że musimy sobie zmienić kadr do skakuna przede wszystkim, no i zacząć urządzać mu szkiełko. Myślę, że zrobimy sobie szkiełko premium. Pyk. Jak zostaną wam takie niefajne ślady kleju na szybie, to serdecznie wam polecam takie coś. To jest zmywacz Tesy. Ja to chyba kupiłem w Castoramie czy tam gdzieś. No przegenialna sprawa, serio. Elegancko zmywa wszystkie takie brudy i syfy. O, i myk, szyba powiedzmy czysta, no od paluchów tam trochę brudna. Pora się zająć wystrojem dla skakuna i co nam będzie potrzebne? No przede wszystkim terrarium, dosłownie troszkę podłoża, czyli to jakieś tam włókno kokosowe, które mam tam. Dodatkowo wykorzystam sobie nasadę liścia palmy, jakieś pomarańczowe chrobotki, mam też zielonego chrobotka, trochę mchu. No i może spróbujemy tutaj wykorzystać taką całkiem fajną tubę małą. Z tym, że to wiecie, to nie jest ptasznik, tak? No skakun to nie ptasznik. Taka tuba nie za bardzo będzie miała u niego zastosowanie, że on sobie zrobi tutaj w środku norę. No ale od bidy można to tam mu dać. To tak, najpierw podłoże, czyli lekko wilgotne włókno kokosowe. O. Niedużo, bo ten pajączek, wiecie, nie potrzebuje dużo podłoża, on nie kopie, nie robi żadnych takich dziwnych ekscesów, więc tylko trochę, żeby no było, żeby jakąś tam wilgotność pomagało utrzymać. Dobra. Dalej możemy dać trochę dla urozmaicenia właśnie tego vermiculitu. Żeby to jako tako wyglądało. Plus możemy dać troszkę mchu torfowca plus takiego leśnego podłoża. O. Widzicie? Całkiem nieźle to wygląda. Teraz możemy dać kawałek tej tuby, ja ją sobie przeciąłem. Z tym, że wiecie, tak jak mówię, to nie będzie raczej jako kryjówa, tak? No bo to mogłoby służyć jako kryjówka dla ptasznika. Natomiast tutaj raczej jako po prostu element wystroju, to nawet ją możemy dać jakoś tak. Więc tutaj nie ma naprawdę żadnego problemu. No i coś, żeby, wiecie, żeby ten pająk, no bo jest pusto w tym terrarium, więc pomyślałem, że możemy dać trochę tej nasady liścia palmy, tak żeby on mógł sobie tutaj jakieś gniazdo zrobić, ale jednocześnie, żeby on miał miejsce, żeby poskakać. No i jak to wygląda? Co mi powiecie? Co o tym sądzicie? Oczywiście tu jest sucho i tak trochę pusto. No dobra, zobaczymy. Jak jeszcze damy troszkę mchu, może się to trochę bardziej podkoloruje. Fajnie by było jeszcze dać jakiegoś na przykład jaskrawszego właśnie takiego chrobotka. O, tylko tak trochę go tutaj upchnąć. Nie wiem, może na górze jakoś uda się. Nie wiem, co z tego wyjdzie, bo to tak się trzyma na słowo honoru. Dobra. Jakoś tam to wygląda, powiem wam nawet, całkiem fajnie. Zrosimy. No i dobra, chyba terrarium jest gotowe, tak mi się wydaje, tak ono wygląda. Całkiem, powiem wam, przyzwoicie. Więc skoro to już mamy zrobione, ja tutaj trochę nabałaganiłem oczywiście, nie? No bo to są te moje, w ogóle czekajcie, jaką tubę kupiłem. Ta tuba w porównaniu z moją stopą to jest jakiś gigant. No ale wracając, czeka nas teraz najfajniejsza część. Najfajniejsza część, czyli bierzemy to maleńkie terrarium, no i przełączamy się na obiektyw makro, żeby zobaczyć, jak tam skakun wygląda, jak żyje, i potem go przeniesiemy już do docelowego szkiełka. No to myk. Dobra, widzicie? Skakun jest ukryty tam, w swojej norce. Trzeba by go tak jakoś, o kurwa, elegancko stąd wygonić. Oj, wkurzył się.
Zdecydowanie chyba nie podoba mu się, że ja mu tu grzebię w tej jego królestwie. O, chyba będzie szedł do nas. No to teraz tak, może jakieś małe info gatunkowe, to generalnie jest to pająk z północnej Ameryki, należy do rodziny Salticidae, czyli do rodziny skakunowatych, no i jest przeuroczy. To jest dorosły samiec i to można poznać bez problemu po takich, wiecie, zielonych, błyszczących helicerach. Są to bardzo mądre pająki i ponoć jeden z najmądrzejszych pajęczaków w ogóle. I tutaj chodzi mi o całą rodzinę skakunowatych, no bo te pajączki naprawdę ich... No, mózg jak mózg, ale wiecie, ten centralny układ nerwowy, który odpowiada za to, czy one kumają, czy nie, jest naprawdę rozwinięty i patrząc po wysokości karapaksu, no to one po prostu ogarniają i obserwują otoczenie, co jest też cechą taką fajną, bo tak naprawdę no niewiele pająków posługuje się tak stricte wzrokiem, tak jak to robią właśnie skakuny. To jest bodajże odmiana Soroa, tak mi się wydaje. Jako takie kupiłem te dwa samce, bo ja mam ogólnie dwa samce, to jest jeden z nich. No jest przecudny ten pajączek, zobaczcie. I te helicery, o matko, oho, oho. Będzie coś kombinował, chyba chce się przytulać. No, w każdym razie tak. Cena takiego pajączka nie jest duża i ja te dwa samce kupiłem chyba za, nie wiem, 60 zł za sztukę, także... Oj, czekajcie, bo mi pralka skończyła prać i jest taka muzyczka. Jezus. On chyba kombinuje, gdzie tu skoczyć, ale nie za bardzo ma gdzie, bo, no bo on stoi teraz, wiecie, na wierzchu terrarium i nie za bardzo ma gdzie skoczyć, natomiast ja bardzo chciałbym go nakarmić, ale żeby go nakarmić to i żeby to pokazać wam, to musi być dobrze rozkminiona akcja. Dobra, ziomy, uwaga, próbujemy dać mu jeść, tylko tak, żeby on skoczył na to jedzenie. Może to się uda nagrać, zobaczymy. Nie, to nie jest do chodzenia, no co ty? Gościu. Ciężka sprawa z jego karmieniem. Jak śmiesznie skoczył i spadł. Nie, nie jest głodny. No nic, to chociaż spróbujmy się do niego jeszcze trochę zbliżyć. O, widzicie? Ma takie fajne ciapki na odwłoku. I ten odwłok właśnie jest u niego chudy, no bo to jest dorosły samiec. No ale i tak. Widzicie? Cały czas obserwuje. Cały czas. Tutaj macie oczy, które są umiejscowione tak, że on widzi praktycznie w 360 stopniach. Także ciężko jest takiego skakuna zajść od tyłu. On chyba skumał, że to jest jedzenie. Tak mi się wydaje. A może i nie? No jest moc w tym skakunie. Dobra, pooglądany, to teraz tak. No to tak, co prawda nakarmić nam się go nie udało. On jest tam, sobie tupta. Ale też fajnie, bo udało nam się pokazać, jak wygląda z bliska. O, tu jest ten gegatek. No i teraz tego ziomeczka, który jest turbo śmieszny, trzeba by przenieść do terrarium. Tak. O, zrobimy to tak. No i spróbujmy. O, poszło. Dobra.
wlazł sobie do terrarium, fajnie. Już wylazł, no to ekstra. Nie, ziomeczku, ty tam. Co do jadu i agresywności, no to widzicie, to jest taki, to jest trochę jak dziecko, więc absolutnie, oczywiście jest to pająk jadowity, tak jak wszystkie skakuny bodajże, i siłę jadu ma dość słabą ponoć, także tutaj nie ma się absolutnie co martwić. Czy polecam dla początkujących? Nie wiem, no bo to jest taki dość specyficzny pajączek, ale chyba w sumie tak, nie ma przeciwwskazań. Jeśli się będziecie nim zajmować, to bez problemu. O. Dobra, lecimy do biureczka. Także no jak sami widzicie, skakun jest prześwietnym pająkiem, który sobie teraz tutaj tupta. Myślę, że to terrarium będzie dla niego odpowiednie. Co do długości życia, to nie wiem. Ja tego samca mam już prawie rok i on u mnie nie wyliniał. Także myślę, że one dość jednak długo żyją, może nie tak długo jak ptaszniki, ale i tak sporo. No i kolejna sprawa fajna jest tutaj to, że występuje u nich dymorfizm płciowy. Co to znaczy? To znaczy, że dorosłe samce i dorosłe samice są różnie ubarwione. I samce są takie właśnie bardziej... jakby przykokrzone na siłce, nie? One mają duże przednie odnóża i troszkę inne umaszczenie, w zależności też od podgatunku, czy od lokalizacji, z której ten pająk pochodzi, z której dany osobnik pochodzi. No a samice są takie pluszaki, trochę jaśniejsze, samce są zwykle ciemniejsze, z tego co wiem, właśnie z bardziej kontrastowymi, jasnymi plamkami. To tyle, moi drodzy, ja się będę z wami żegnał i widzimy się w kolejnych filmach, a w kolejnych filmach... nie wiem, co będziemy robić, nie mam pojęcia jeszcze, muszę pomyśleć nad planem filmowym. Tak, nad planem... Nie planem filmowym. Nad planem na filmy, o. I oczywiście tam, no tam nie zapomnijcie o subskrypcji, nie? I takie tam rzeczy. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!